Szanowni Państwo, świętujemy dzisiaj zakończenie zadania inwestycyjnego i oddaję do dyspozycji pacjentów, pensjonariuszy Dolnośląskiego Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej, w którym świadczyć będziemy usługi w zakresie opieki długoterminowej na rzecz osób zmagających się z chorobami przewlekłymi i niesamodzielnością. Przygotowaliśmy dla naszych pacjentów 95 miejsc w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym, gustownie urządzonych, wyposażonych w łóżka rehabilitacyjne, sieć przyzywową, telewizję kablową, internet bezprzewodowy. Drodzy Państwo, powstanie Dolnośląskiego Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej jest alternatywą po zakończeniu funkcjonowania w 2013 roku Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy tu w Sokołowsku, którego działalność została przeniesiona do nowo wybudowanego, nowoczesnego Centrum Pulmonologicznego właśnie przy Szpitalu Specjalistycznym w Wałbrzychu. Koszt całej inwestycji to kwota 4 730 000 zł. Całość została sfinansowana ze środków własnych spółki pochodzących z dokapitalizowania przez województwo dolnośląskie. I w tym miejscu proszę o przyjęcie gorących podziękowań na ręce pana marszałka, całego zarządu województwa, pani dyrektor budżetu i finansów Urzędu Marszałkowskiego za to ogromne wsparcie o naprawdę strategicznym znaczeniu. Gratuluję pani prezes, gratuluję wszystkim, którzy dbają o sanatoria dolnośląskie, o to, że jest szansa, że przez właśnie takie podmioty funkcjonujące, także bliska mojemu sercu miejscowość Sokołowsko ma szansę się rozwijać. Życzę tego Państwu, wszystkim pracownikom, ale też i wszystkim mieszkańcom Sokołowska. Wszystkiego najlepszego. Wszystkich mieszkańców bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteśmy w pełni podziwu to, co zostało zrobione. Patrząc na to, co się dzieje w Sokołowsku, że te obiekty jednak stały tyle lat zrujnowane. Pamiętamy to, jak my jako mieszkańcy żeśmy uczestniczyli w wielu debatach, w wielu spotkaniach. Jeździliśmy do Wrocławia, martwiliśmy się, co tutaj będzie z tym obiektem, co będzie z naszym Sokołowskiem. Uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach, gdzie obiecywano nam różne rzeczy. Okazało się, że jest inaczej, ale uważam, że jest dobrze. Pani prezes, bardzo pani dziękujemy. Praca była ogromna, efekty są przepiękne. Również wiem, że pracownicy się musieli przy tym bardzo napracować, włożyć wiele, przede wszystkim serca, żeby ten obiekt taki właśnie powstał. Także pani prezes, możemy tylko tą wiązanką kwiatów pani bardzo podziękować. Życzę dalszych sukcesów, aby obiekt Waligóra był w przyszłości również tak piękny jak ten, ale mam nadzieję, że jak ciągle powtarzam, jeszcze moi drodzy, zostało jeszcze odrodzenie. I została jeszcze, przepraszam, streny zapomniałam. Małe sieć. Tak, pani prezes. Bardzo, bardzo pani dziękuję. W imieniu całej załogi, całej spółki chciałbym pani serdecznie podziękować za zaangażowanie w rozwój tej spółki. Jako załoga możemy być naprawdę szczególnie dumni z tego, że prezentujemy co chwilę jakieś nowe obiekty wyremontowane. Oczywiście jako mieszkaniec Sokołowska jest mi szczególnie bliskie to, co się dzieje w Sokołowsku. Remont Białego Orła, który wygląda jak za dawnej świetności oraz nadzieja na wyremontowanie Waligóry. Jest to naprawdę dla nas bardzo istotne i naprawdę jako załoga jesteśmy dumni z tej firmy i za pani zaangażowanie w ten rozwój. Bardzo dziękuję. Thank you.
marszałki. A, ja tak. Proszę tak, tak, proszę zostać tak, tu z nami. Tak, dobrze. Będzie tak zwane docinanie. Tak, tak. Panie marszałku, bardzo panie proszę. Panie marszałku, zapraszam. Dam te większe. To będą nożyce marszałkowskie. To co, my już i my już przecinamy. O kawałeczko. Proszę trzymać. Tak jest. Dotknie. Dla każdego na pamięć. Tak jest. I tutaj jeszcze dotkniemy jeszcze w jednym miejscu. O. O.